Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego dawno na tym kanale nie było, czyli Kia ProCeed GT 1.6 Turbo 204 konie i chyba najpopularniejszy kolor dla tego auta, czyli Blue Flame. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia ProCeed GT, czyli usportowiona wersja naszego Shooting Brake'a. 1.6 Turbo 204 konie, automat 7 DCT, 265 Nm momentu obrotowego i wersja wyposażenia GT z pakietem premium, z pakietem bezpieczeństwa i z pakietem technologicznym. Kolor Blue Flame, rok modelowy 2024, więc niestety ten samochód stracił logo GT z grilla przedniego. Za chwilę Wam pokażę, jak ten grill wygląda zmieniony. Zmieniło się też to logo po prostu na kierownicy, za chwilę też Wam to pokażę. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 163 900 zł brutto. Praktycznie pełna konfiguracja. Jedno, co do tego samochodu można dołożyć, to dach panoramiczny. Tudzież można było dołożyć, jak był jeszcze była możliwość indywidualnego składania zamówień. Póki co sprzedajemy, można sprzedawać samochody dostępne ze stoku. Chociaż jeszcze jest trochę samochodów do zrealizowania pod zamówienia klienckie. Ten konkretny egzemplarz to zamówienie z drugiej połowy kwietnia. Reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, tak wygląda grill. Niestety bez tego tutaj loga GT. Trochę piano black, czerwone wstawki. Ładnie to wygląda, to z przodu tutaj, to jest radar do hamowania autonomicznego do aktywnego tempomatu. Felgi aluminiowe 18 i opony Michelin Pilot Sporty 4 w rozmiarze 225-40-18. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, chromy wokół okien, ciemne szyby, kluczyk zbliżeniowy. No i ponadczasowa linia. A co fajne, jeżeli ten samochód nie ma dachu panoramicznego, to również można tutaj założyć belki i bagażnik dachowy. Można coś przewieźć, czy to rower, czy właśnie boks dachowy. No i ten tył. Zajrzyjmy do środka. Tutaj jest kontrolka czujnika martwego pola. Klamki podświetlane i wykończenie wersji GT. Wszystko wykończone na miękko, oprócz tego, to pewnie jest skóra ekologiczna, ale tu mamy czerwoną nitkę przeszycie. Pełna elektryka, składanie lusterek, fotel kierowcy elektryczny z dwiema pamięciami, nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. Regulacja wysokości świateł, regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy. Wyświetlacz oczywiście cyfrowy. Wyłączenie, włączenie czujnika martwego pola, pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika i tutaj jest wyłączenie systemów kontroli trakcji. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna, ścięta u dołu z logo GT. I to jest właśnie to nowe logo, które się zmieniło przy okazji model year 2024. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego, nawigacja z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Indukcyjna ładowarka, tu schowek, tak wygląda drążek zmiany biegów. Taka sama skóra perforowana jak tutaj. Fajna, przyjemna w dotyku, czerwona nitka, tryb sport, włączenie start-stopa, włączenie czujników, włączenie kamery. Elektryczny ręczny i autohold. Podłokietnik przesuwany i fotel. Pełna elektryka, fotel kubełkowy, wygodny, dobrze wyprofilowany, po środku zamsz, po bokach skóra i logo GT. Ładna ta tapicerka. Zajrzyjmy do tyłu. Tu już twardo, ale tu i tu miękko. Ładne chromowane nakładki na progi. Tapicerka. Po bokach mamy dwa ISOFIXy.
fajnie, bo uszy do ISOFIX-ów schowane są za zaślepką. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek i co fajne, kanapa dzielona 40-20-40, czyli można tutaj spokojnie coś dłuższego przewieźć, nawet narty. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Teraz widać. Tyły foteli wykończone plastikiem, ale jest też kieszonka. No a tu skóra. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do auta. Spory bagażnik, 594 litry. Tutaj akcesoryjna mata bagażnika. Może teraz tej pojemności nie widać, ale spokojnie, tu jest jeszcze naprawdę sporo miejsca. No i tu z przodu wiadomo, jeszcze schowki. Składanie oparć, oświetlenie wymienione na LED-owe, to też. Jeszcze raz kanapa z tyłu, sufit w wersji GT czarny i szybki rzut na deskę. Fajnie wyprofilowane tyły foteli. Zagłówek regulowany w dwóch płaszczyznach, czyli góra, dół, przód, tył. I fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, również podgrzewany. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera będzie jeździło dziecko tyłem do kierunku jazdy. Tak wygląda deska, deska miękka, tutaj przeszycie, schowek. Zobaczmy, czy tu wy też wymienili. O, proszę bardzo. Ładna konfiguracja. Szkoda, że chwilowo dostępna tylko ze stoku. Czyli szczerze mówiąc, chwilowy brak. Ale otrzymałem zapewnienie, że ProSeat GT powinien niebawem wrócić do oferty. Cyfrowe zegary. Trochę komputera pokładowego. Ciśnienie w oponach. Nawigacja z dostępem do internetu. Kamera. Dynamiczne linie, tutaj informacja z czujników, zresztą tutaj ta informacja z czujników również będzie. Proszę. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, indukcyjna ładowarka, USB-A pod CarPlaya, pod Android Auto, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. I nowe logo GT. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.